I witam, to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 8 lutego 2021 roku. Mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. W tym tygodniu będę dopinał rzecz o audiobooku, bo muszę tutaj to zrobić przed środą, bo po środzie będę troszeczkę zajęty w innej sprawie, więc prawdopodobnie będę tylko raz dziennie do weekendu, a potem wyznaczymy nowy grafik. Ale ten tydzień na spokojnie nadal, żeby po prostu tutaj wrócić do pewnych rzeczy. Pewnie się zastanawiacie w tym momencie jak zagrać na Ethereum, bo zaraz sobie opowiemy o tym co się dzieje właśnie gdzie kontrakty CME Futures na Ethereum się uruchamiają jak w 2017 roku uruchamiały się na Bitcoinie. Wtedy Bitcoin kosztował 19800. Dzień wcześniej pojawił się kontrakty futures a Bitcoin Podążył tylko jedną ścieżką do 3200 dolarów. Czy to samo wydarzy się na Ethereum? Zobaczymy. Odpowiemy sobie na to pytanie na dzisiejszej audycji w niejednym, no chyba tutaj mamy dwa źródła, które nam mówią o tej sytuacji, jak do niej się ewentualnie przygotować. Najpierw sprawdźmy, co się dzieje na kryptowalutach Bitcoin 38 544 Atakowaliśmy już prawie 41 tysięcy dolarów, tak. I gdzieś tam na tych 40 300-500 zatrzymaliśmy się, żeby spać właśnie do tego poziomu. Nawet już tutaj było 37, chyba 800 dolarów, ale widzimy, że ostatnio mamy też już wzrost od tych najniższych warstw. Więc zobaczmy, jak inne kryptowaluty radziły sobie w ostatnich 24 godzinach. Dogecoin nadal na pompie od Elona Muska. Więc tutaj 45% można było zarobić. W ostatnich 24 godzinach Elrond 32%, Avalanche 32%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest Ampliforce minus 17,7%, Alpha Finance minus 13,2% i One Inch minus 11,3%. Przejdźmy od razu do mięsa, czyli głównej odpowiedzi na to, co może się wydarzyć, a więc kontrakty CMA Futures które są Otwierane w poniedziałek, czyli już dzisiaj, jeżeli oglądacie tę audycję, w poniedziałek, dokładnie 8 lutego, otwierają się kontrakty Futures na CMI, tak jak się otworzyły w grudniu 2017 na Bitcoinie. Wtedy widzimy, co się z ceną stało. Od 19 800 był poważny spadek, i bardzo dużo osób spekuluje dzisiaj na podobnym zdarzeniu. Pamiętajmy, że wtedy Bitcoin był na numerze 1. Ethereum nadal jest na numerze 2, więc to jest ta różnica. Czy faktycznie rynek Ethereum zadecyduje o spowolnieniu rynku bitcoina, czy mamy króla jednego wyżej, który nie pozwoli nam na powtórzenie tej rozrywki? Więc mamy jeden artykuł, który nam tutaj akurat mówi, jak to można rozegrać ewentualnie, a jest to portal Ethereum World News, który. Nie słynie z tego, żeby pompować cokolwiek, mimo tego, że jest związany z Ethereum. Także tutaj bardziej racjonalnie podchodzą do, do sprawy, więc wsparcie Ethereum w wysokości 1480 dolarów. W tym momencie jeszcze raz sprawdźmy, na jakiej wysokości na temat Ethereum jesteśmy, 1580. Jeszcze nam brakuje troszeczkę groszy, żeby spaść do tej ceny 1000. 480 dolarów, także poprzedni rekord trzech czasów. Ethereum wynoszący właśnie tą kwotę e, będzie przedmiotem zainteresowania w przypadku kontynuacji spadku. W dodaniu nawet tego rynku CME e, Futures, grupa CME uruchomi wyczekiwany kontrakt futures na Ethereum, czyli dzisiaj 8 lutego, a wczesny handel będzie dostępny później dzisiaj w niedzielę, 7 lutego. Także już w tym momencie jest pewnie dostępny handel podczas uruchomienia tej audycji. Uruchomienie kontaktu Futures na CME Ethereum było siłą napędową wzrostu cen Ethereum z poziomu około 600 dolarów w grudniu 2020 roku do ostatniego rekordowego poziomu 1759. I właśnie teraz się zastanawiamy, czy to nie było buy the rumors, sell the news i teraz będziemy wyprzedawać Ethereum do niższych Granic. Jeżeli tak by miało być, musimy obserwować 1480 dolarów dokładnie i powiązanej strefy oporu między 1400 a 1500 dolarów, żeby nie spaść poniżej. Dlatego osoby, które będą chciały grać na shorta albo powiedzmy ustawić longa od tych poziomów, muszą sobie dać widełki gdzieś w granicach 1480 dolarów. Czy to w spadkach? Czy to w korekcie albo na shortach, jeżeli będziemy chcieli shortować ten rynek, jak w grudniu 2017 roku na Bitcoin. Jedyny plus na to, że to może się nie zdarzyć, mamy tutaj przytoczony Grayscale w tym artykule i wiemy, że ostatnio mówiliśmy, że dodała Grayscale Investment 104 tysiące Ethereum do swoich toreb hodlowania w zeszłym tygodniu. O tym już mówiliśmy, więc Grayscale. Hmm, teraz należy się zastanowić, czy chcieliby tutaj dodawać cokolwiek, jeżeli by mieli wewnętrzne informacje na temat tego, żeby Ethereum spadało. Ale jak tutaj widzimy, Crypto Whale, który jest no, merytorycznie mi się wydaje, że dobrze przygotowany do każdej strony, bardziej pesymistyczny niż optymistyczny, ale w tym przypadku mówi, że Grayscale kupuje to, czego chcą ich klienci nie są właścicielami żadnego z tego Ethereum. Jest to rodzaj dezinformacji, który ostatecznie pozostawi wiele osób no, w nieciekawych gruntach. Jeśli spojrzeć na rok 2017, mieli tam również rekordowe zakupy, a nadal spadliśmy o 90% w tamtym okresie. Crypto Whale też wtedy przypominał, żeby kupować Ethereum przy 80 dolarach. Kiedy wzrósł o 1000%, Teraz on nam przekazuje, że nie powinniśmy kupować w krótkim okresie, żeby zastanowić się, czy nie będzie powtórki, po prostu z rozrywki z 2017 roku. Także wydaje mi się, że pokryliśmy ten temat. Nie jesteśmy w stanie wybrać kierunku, w jakim to będzie się toczyło. Pamiętajmy, że mamy jedną albo jeden podmiot nad Ethereum, który zawsze dyktuje warunki. W przypadku 2017 roku nie mieliśmy wyższego. Też e, aktywa, który by kierował, na przykład, kierunkiem bitcoina w owym okresie. Tutaj mamy Ethereum na drugim miejscu, który hmm, może zdecydować, czy e, tak naprawdę się posłucha, albo czy bitcoin posłucha się tego, co się dzieje na Ethereum piętro niżej. Ale przynajmniej wiemy, jak mniej więcej to. Rozegra. Kapitalizacja rynkowa Tether osiąga 28 miliardów dolarów, gdy stablecoiny na giełdach osiągają nowy rekord. Zobaczcie, jak nam tutaj ładnie rośnie Tether w tym przypadku. Powyższy wykres pokazuje nam, jak od 2 lutego 2020 roku, kiedy kapitalizacja Tethera wynosiła zaledwie niecałe 5 miliardów dolarów. Mamy tutaj w tych granicach, powiedzmy, w lutym doszliśmy do. Czyli w rok do właśnie tych 20, jeszcze raz 8 miliardów dolarów na Tetherze. A więc łączną kapitalizację wszystkich stablecoinów szacuje się obecnie na około 40 miliarda dolarów. Tether jest liderem pod względem kapitalizacji rynkowej, osiągając ostatnio 28 miliardów dolarów. Bitfinex i Tether Paulo Ardojno ogłosił ten kamień milowy w tweicie. Jak biorąc pod uwagę jego znaczenie i zasięg w kręgach kryptowalut, Tether dominuje również pod względem wolumenu. Dane z CoinGecko sugerują, że wolumen obrotu stablecoinami osiągnął 91 miliarda dolarów, a sam Tether stanowił 88,3 miliarda dolarów z tego wolumenu. Czyli jak weźmiemy sobie jeden dzień pod uwagę, na stablecoinach Tether musiałby się obracać wśród swoich klientów Prawie trzykrotnie w ciągu jednego dnia, czyli jeden klient by musiał trzykrotnie go sprzedać, jeszcze raz obrócić, e, i wtedy wychodzi prawie 90 miliardów dolarów. Na drugim miejscu jest DAI. Hmm, można powiedzieć nie, może nie DAI nawet. USD coin niecałe 2 miliardy. E, mamy też Binance USD 3 miliardy, także jest więcej niż USD coin e, na swojej e, dziennym wolumenie. Także widzimy, że no. Niektóre kryptowaluty, bardziej stablecoiny są obracane częściej niż jest ich kapitalizacja w ciągu jednego dnia. Doge przekroczył liczbę bitcoinów w amerykańskiej liczby wyszukiwań Google, gdy raper Snoop Dogg napisał o tym na Twitterze. Zainteresowanie Dogecoina w USA przewyższyło zainteresowanie Bitcoinem po tweetach celebrytów w ciągu ostatnich kilku tygodni. I Teraz tak. Ja bym chciał tylko Dopowiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ja widzę, że jakikolwiek celebryta wchodzi w mój projekt i tylko to ma być hype, to ja biorę sobie pod uwagę newsy, które się wydarzyły w przeszłości i osoby, które zapłaciły karę, gwiazdy, nie będę wymieniał nazwisk z Hollywood, które brały udział w promowaniu jakiejkolwiek kryptowaluty, a potem musiały zapłacić powiedzmy 150 tysięcy dolarów kary, zarabiając. Oryginalnie przy promowaniu tego projektu pół miliona albo powiedzmy 500, no pół miliona dolarów, tak? A zapłacili tylko 120 albo 150 tysięcy, są i tak na plusie, a wy poszliście w coś, co reklamował jakiś sławny gość albo kobieta, więc ja. Na pewno nie patrzę. To jestem tylko ja, ja wam mogę tylko podpowiedzieć, co ja bym zrobił obojętnie przy jakimkolwiek projekcie. Jeżeli by go reklamował, nie wiem, Michael Jackson, Frank Sinatra, ktokolwiek, pan wojewódzki w Polsce, to wtedy bym sobie zapalił czerwone światło. Na pewno pan wojewódzki się zna więcej niż my na kryptowalutach, dlatego wszedł w ten projekt, a pamiętajmy, że kary często za granicą są mniejsze niż tyle, ile. Zarobiły te osoby w tym skamie, który potem się nim okazał, a te osoby nie biorą od tego odpowiedzialności, bo zapłaciły karę. Także miejmy to na uwadze, gdy raper Snoop, Snoop Dogg napisał o tym na Twitterze na temat Doja, że to jest świetny projekt, żeby wejść, chyba że liczymy tylko i wyłącznie na hype. A ten rynek nie jest normalny w świecie krypto. I na pewno takim nie będzie jeszcze długo, gdy Elon Musk tweetuje coś o Doge, czy na przykład Snoop Dog, tak samo w tym przypadku. No to wtedy widzimy, że hype robi tutaj pieniądze, co nie oznacza, że to jest kryptowaluta, jak to Elon Musk powiedział, zrobiona dla jaj. Ostatnie doniesienia też zastanawiają się, kto trzyma największy portfel w Doge, a jest tam chyba 1 trzecia wszystkich dostępnych. Miejmy nadzieję, że to nie jest Elon Musk, który pompuje tak często albo ktoś z jego ekipy, ale wiedzcie, że jeżeli chodzi tutaj o fundamenty, to ich nie ma. To jest tylko mem, który się cechuje tym, jeżeli jakaś sławna osoba zatwituje, to jesteście w stanie zrobić na nim 400%, tak? Tak to działa w tym rynku. Więc wybierzecie odpowiedzialność za to, kto będzie następną osobą po Snub dogu, który zatwituje i popnie tą. Kryptowalutę dalej. To tak jakby liczyć, że ktoś wrzuci w reklamę kolejnego jakiegoś rapera, hollywoodzkiego aktora, że popnie, nie wiem, David Hasselhoff, wyjdzie w słonecznym patrolu w slipkach Doge'a następnie i znowu będzie pompa na Dogecoinie, bo tutaj fundamenty są w tyle. Liczy się hype, ale niektórzy się na to godzą. Tak jak w tym przypadku, a nawet widzimy, że Google Trends pokazuje nam z czym się godzą ludzie w trendzie, w hypie, gdzie wyszukiwania hasła do uczkoń w Google wyprzedziły słowa Bitcoin. Więcej tutaj nic nie dodam. Wybierzecie odpowiedzialność za siebie, za to, że macie u siebie mema w portfolio, a może was to stworzy osobami bogatymi, zamożnymi, tylko dlatego, że ktoś kolejny popchnie pompę dalej. Nigeryjski bank centralny twierdzi, że jego zakaz na kontach kryptograficznych nie jest niczym nowym. Bank centralny Nigerii powiedział w piątek, że ostrzeżenie dla banków nie jest nowym stanowiskiem, ale powtórzeniem jego stanowiska w 2000 albo z 2017 roku w sprawie kryptowalut. Także tutaj nic nowego się nie wydarzyło, tylko powstrzymują tą decyzję z poprzednich lat. Jeżeli otwieramy krypto, Graficzne, bardziej kryptowalutowe konta w Nigerii, to możemy liczyć się z tym, że zamkną nam konta bankowe. Akala, pionierski ekosystem DeFi oparty na Polkadot, ogłosił, że Akala EVM, natywna maszyna wirtualna Polkadot, kompatybilna z Ethereum, już działa. To ważny kamień milowy dla całego segmentu systemów interoperacyjności międzyłańcuchowych. Zgodnie z komunikatem prasowym udostępnionym U Today. dzięki nowemu Akala EVM programiści blockchain mogą używać całego zestawu technologii Akala, Substrate, EVM i WOSM dla jednego portfela. Inteligentne kontrakty wdrożone na nowym evm ie mogą bezproblemowo korzystać ze wszystkich zasobów opartych na polka dot, takich jak dot, AK, USD, RenBTC itd. Ponadto aktywa oparte na Ethereum, tokeny RC20, mogą być notowane na dexach zasilanych przez Akala i wykorzystywane do płatności opłat za gaz. Na przykład, gdy posiadacz tokenu wyśle swoje opakowane Ethereum, WRAP Ethereum do Akali może uiścić opłaty zakaz w Ethers Ethereum bez konieczności kupowania tokenów AK w tym celu. Ponadto Akala EVM obsługuje natywną sieć wyroczni do nadawania informacji o cenach w czasie rzeczywistym i obsługuje wiele typów protokołów. DEX, stablecoiny, instrumenty pożyczkowe i inne. Także widzimy, że tutaj no idą do przodu. Mamy też kolejny flipping Cardano wyprzedza XRP. W kapitalizacji rynkowej zobaczmy, gdzie się pojawiło Cardano z ostatnimi wzrostami. Faktycznie 20 miliardów dolarów kapitalizacji, XRP jest na 19. Bańka mniej, brakuje właśnie XRP do Cardano po ostatnich wzrostach. Także tutaj mamy po prostu roszady, gdzie Cardano wyprzedza XRP. Wcześniej mieliśmy miliardera Elona Muska albo bilionera, jeżeli chodzi o bio na Twitterze, który zmienił na Bitcoina. W tym momencie mamy kolejnego miliardera, najbogatsza osoba w Meksyku zmienia biografię na Twitterze, aby uwzględnić Bitcoina. W tym przypadku mamy Ricardo Salinaza, Pliego, która wartość netto szacowana jest na ponad 13 miliardów dolarów. W styczniu zmienił swoją biografię na Twitterze w ciągu weekendu, aby uwzględnić hashtag Bitcoin. Użytkownicy Twittera i niektórzy z ponad 840 tysięcy obserwujących salinasa zgłosili się, że zauważyli zmianę w sobotę mniej więcej w czasie, gdy cena zasobu kryptograficznego wzrosła do ponad 40 tysięcy dolarów po raz pierwszy w ciągu 23 Dni, więc to jest ten pan w okularach, którego tutaj widzicie. W listopadzie Salinas powiedział, że 10% jego płynnego portfela jest inwestowane w BTC. A Salinas nie jest jedynym miliarderem wykorzystującym ostatnio media społecznościowe do forsowania kryptowalut. Wiemy, że Elon Musk zrobił podobnie. Mamy tutaj Bitcoin w bio, a akurat u tego miliardera. Z no i tutaj widzimy, że jeżeli byśmy akurat zainwestowali przy 40 tysiącach, kiedy on zmieniał to, no to dzisiaj byśmy mieli 3-2 tysiące mniej, także nie zawsze obserwowanie największych ryb, czy to greyscale jak mówiliśmy na samym początku jest równoznaczne za każdym razem z tym, w krótkim terminie przynajmniej, że zarobimy przy każdej zmianie jakiejś pozytywnej albo zakupie jakiegoś grubego inwestora. Coindesk, Serb został wydany do USA po tym, jak został oskarżony o oszustwo kryptograficzne o wartości 70 milionów dolarów. Serbia dokonała ekstradycji mężczyzny do Stanów Zjednoczonych po tym, jak sąd federalny z siedzibą w Dallas postawił go w stan oskarżenia w związku z zarzutami, że oszukał inwestorów na całym świecie, z których kilku znajduje się w północnym Teksasie na ponad 70 milionów dolarów. I właśnie to, że kilku się znajdowało w Teksasie. Dlatego ten pan trafił właśnie do Stanów Zjednoczonych na ekstradycji. W momencie, kiedy ludzie inwestują w jakikolwiek projekt ze Stanów Zjednoczonych i stracą pieniądze, tak działa prawo w Stanach Zjednoczonych, że mogą wtedy po prostu zaprosić pana, który oszukał tych ludzi. Do siebie. A jak go szukał? Opcje binarne były reklamowane jako średnia wypłata w wysokości 80% i obiecywano 20% zwrot za każdą utraconą transakcję. <grym> Także nawet jeżeli traciliśmy, to dostaliśmy z tego 20% dodatkowo. Fałszywe reklamy twierdziły również, że inwestorzy mogą kupować bitcoiny za połowę ceny rynkowej na swojej platformie do wydobywania kryptowalut, jak twierdził departament w oświadczeniu. Serbskie władze aresztowały 32-letniego Antoniego Stoikowicza w lipcu ubiegłego roku, a FBI dostarczyło go do północnego dystryktu Teksasu w ubiegły czwartek. Podobno miał pięciu serbskich współpiskowców i jednego współkonspiratora z siedzibą w USA. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że pozwani stworzyli fałszywą działalność handlową, a grozi im 20 lat więzienia federalnego. Okej, okay, przejdźmy do polskich YouTuberów. Dodałem kolejną osobę, a nawet dwa podmioty dzisiaj, żeby mieć każdą stronę płotu. Czemu nie? Czemu nie u nas? Akurat, jeżeli chodzi nawet o mining, mieliśmy Foxbaksika, teraz mamy AC BIOS Mining, Easy GPU Mining, którego też dowiecie się informacje na temat. Kopania, a więc konfigurację, serwis, szkolenia skoparek koparek kryptowalut. To jest drugi kanał, który możecie obserwować, jeżeli zastanawiacie się, pewnie też tutaj sprzęt jest dodawany pod klienta jak u Foxbaksika. Mam tutaj RX5700 Power Color, a 327 595 Watt Edhash dokładnie 4 dni temu dodany. Widzę, że tutaj jest pewnie raz na miesiąc, raz na tydzień dodawana audycja, dlatego dodajemy też ten kanał. Dalej mamy encyklopedię kryptowalut, lokaty na Waves, a o co chodzi? 65% apy w, do, w dolarze, a bardziej w USDC i w Tetherze. Bitcoinowe przedszkole, Ptakun Damian Show, super system hedging forex, 100% wygranych, ta. <laughs> FXMAG, Skinny Dogier to rynek wart miliardy dolarów. Wywiad z założycielami skin wallet. Rekim biznesu wilał ryby na rynku kryptowalut. Zobaczmy co jeszcze, czyli gruba kasa na giełdach krypto. Max Satoshi, kryptowalutowa niedziela z Makiem. Byłem tam i były Rafał chyba i Encyklopedia, czyli Kamil. Można sobie kuknąć, co tam się działo. Rejestr przedsiębiorstw kryptowalutowych w Polsce. I na koniec dodałem jeszcze grupę traderów. Nowy kanał? A no może nie? Tam jest Szwajcar, który opowiada o różnych zdarzeniach ze świata krypto, więc poznajmy i tą stronę płotu. Ostatnia audycja to jest Marcin Tuszkiewicz z rozmowem z Pawłem Szwajcarem, więc też tutaj oczywiście zapraszam. Każda osoba, podmiot ma możliwość usunięcia się z tej listy, jeżeli nie czuje się na siłach, żeby udźwignąć prawo ramówki u Bitcoin Phoenixa. Pamiętajmy, ale wszyscy są tutaj. Mile zaproszeni do momentu, jak nie zacznie się coś dziać poważniejszego, gdziekolwiek, na którymkolwiek kanale. Ok, przejdźmy na komentarze. Dosłownie ostatnie 27 sekund temu. Zobaczcie, Daniel dodał: Nie wiem, skąd bierze siły w weekend z rodziną. Niedziela z Majkiem, jeszcze tłumaczysz szczapki z głów, pozdrawiam życzę zdrowia, no. Dlatego przyjeżdżam późno, w niedzielę i często mi nie ma u Majka, żeby wykorzystać ten czas. Dlatego raz w miesiącu, raz na dwa miesiące będę i nie ma problemu. A tak sobie słucham gdzieś tam w drodze jak jadę, czy powiedz no, zapraszam do Majka też na kryptowalutową niedzielę z Majkiem. Andrzej Mazur, dzięki za tłumaczenie, nie ma problemu. Birek29. Taka rada dla was. Wejdźcie w Polkę, podtrzymajcie, a na pewno wystrzeli. Uu, akurat tutaj Polka hype idzie o tej osoby. Elosob, dzięki Fenio. Jak było u Majka, bo po moim wpisie z krypto się pojawił, to się zawinąłeś. No tak. No, nawet nie widziałem. Także dzięki, że oczywiście podpowiedziałeś. Chciałem Cię oszczędzić siedzenie po nocy. Dzięki. Dzięki. Doceniam to, że ktoś wpisał, a, a nawet nie patrzyłem na komentarze. Tylko od razu tutaj przystąpiłem, żeby wejść na tą audycję. A, będziemy jeszcze losować oczywiście książkę e, Standard Bitcoina, więc komentarze do środy. Możecie dodawać pod każdym filmem, lub na tym filmie. Tutaj ja sobie wylosuję jeden komentarz i wyślemy za darmo tą książkę. Michał Andrzejewski, tak jak już żyje już prawie 40 lat i przeczytałem w życiu tylko jedną książkę, to ta była druga. <laughs> Czyli chodzi o standard Bitcoina. <laughs> no to szacun. Tym, tym oto małym tematem zakończymy dzisiejszą audycję i miejmy nadzieję, że wiele osób. Czyta książki dzisiaj, bo może oszczędzić w przyszłości wiele <grystanie> historii. Oczywiście polecamy każdą książkę, która ma merytorykę w sobie. Niech i tak zostanie. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, bo dopiero zaczynamy. Pamiętajcie, że mogę nie być w tym tygodniu za każdym razem. Czy to w południe, czy po południu, może raz dziennie, a potem już wrócimy do normy. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.